Jest, o, poczuł. Już, poczuł, że już jest dobrze. Buja, człowieku! A kajo wstaje za co się dzieje? Pokażę więcej. Człowieku, brawo! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Ja się nazywam Kasia. Ty jak się nazywasz? Mirosław. Mirek. Miro. Pięknie, wspaniale. Słuchajcie, brawa dla niego, bo jest naprawdę genialny. Dziękuję ogromnie, dziękuję. Po prostu sprawiłeś, że zaczęłam tańczyć. Nareszcie. Masz totalny głos, w ogóle totalny, no. Po prostu genialnie. I tak, tak mi dobrze zrobiłeś, że... Miro lubi słyszeć fajne słowa od kobiet. Pamiętaj, że jak będziesz wybierał któregokolwiek z nas, pamiętaj, że ja byłam pierwsza. Ja się odwróciłam, ponieważ miałam wrażenie, że chyba mnie omija jakaś niezła impreza tutaj. Ja mam podobnie, bo była ciekawość cholerna po prostu, jak usłyszałem głos i mówię, co tak kurde, Tina Turner, wiesz tutaj, czy... Szczerze, ja nie byłem pewien, czy kobieta, czy mężczyzna, mówię, co się dzieje w ogóle, nie? Mówię, nie. I po prostu, kurde... W ogóle po twojej ekspresji to myślę, że możemy cię przebrać jakoś tak. Tak, ale może. Inaczej. Kocie ruchy, możemy się zabawić, czemu nie? Nie no, słuchaj. Słuchaj. Miras. Mi dobrze nie zrobiłeś, ale mi się cholernie podobało, naprawdę. Dziękuję. Ja mam ten problem, że widziałem kilka razy Tinę Turner na żywo i... Inaczej wygląda? Wyglądała troszkę inaczej. Ale skoro lubisz te zabawy, to najważniejsze, że troje było na tak. Gratuluję. Ich troje. Teraz ja wybieram, tak? Tak, musisz wybrać. Zamykasz oczy i robisz wiesz, tak. Wiesz, kogo musisz wybrać? Mnie! Marzenia wszystkie po prostu kierują się do Kai. Cieszyła, że jest jego pierwsze marzenie bankowe. Strasznie ci dziękuję. Udało mi się. Zatopiony. Zatopiony. No, świetnie, słuchajcie, świetnie. Bum. Kurczę, to chyba marzenia, tak? No wystarczy. Kasia, obiecaj mi, że to przebierzesz w damskie ciuszki. Opanuj się tą kobietę. Dobrze się cieszę, że znasz. Ale Kaja, to było moje spełnienie marzeń. Dlaczego? Bo to jest jedyna wokalistka, artystka w Polsce, która śpiewa naturalnie jak czarna. Jest czarna, a jest biała. To jest marzenie każdego wokalisty, który kocha soul, żeby z nią pracować. W ogóle...